Gościmy właśnie w biurze wiceprezydenta Włocławka, pana Jacka Kuźniewicza, gdzie zapytamy o kwestie włocławskich bulwarów i być może ich renowacji w niedalekiej przyszłości. Więc jeśli chodzi o włocławskie bulwary, faktem jest, przygotowaliśmy duży projekt rewitalizacji tych chyba najpiękniejszych w Polsce bulwarów nadwiślańskich. Będzie on realizowany w ramach lokalnego programu rewitalizacji. W tej chwili trwają prace nad dokumentacją. Wykonawca w końcówce kwietnia tą dokumentację zrealizuje i mam nadzieję, że po jej otrzymaniu i przy przygotowaniu niezbędnej procedury przetargowej przystąpimy do wyłonienia wykonawcy. I tak naprawdę jesienią powinien zacząć się proces inwestycyjny. Bulwary naprawdę będą miały zupełnie inny wymiar. Przygotowujemy głęboką renowację przez inne zagospodarowanie skarpy, poprzez nasadzenia roślin, także place zabaw, miejsca takich spotkań rodzinnych. Także wydaje mi się, że będzie to dość ciekawe miejsce do spędzania czasu na starówce. W tej chwili rezerwujemy na tę inwestycję około 11-12 milionów złotych. Tak naprawdę okaże się po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego, jaki to będzie ostateczny poziom kosztów, ale z naszej koncepcji właśnie wychodzi taki poziom kosztów, jak, o którym powiedziałem, i myślę, że to nie będzie specjalnie odbiegało od założeń. Tak, częścią tych kosztów jest dofinansowanie unijne. To jest projekt umieszczony w lokalnym programie rewitalizacji, który mam nadzieję w kwietniu Rada podejmie w formie uchwały i po tej uchwale złożymy ten projekt także do dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie planujemy na poziomie 50%. Tak, będziemy robić wszystko, żeby ten projekt zakończył się w perspektywie najdalej półtorarocznej, bowiem im dłuższa inwestycja, tym jest droższa. Oczywiście rynek wykonawców w tej chwili się zmienia. Mamy czas, powiedzmy w cudzysłowie, kryzysu i wykonawcy teraz walczą o zamówienia, co dla nas jest zdecydowanie lepsze, więc dyktują inne warunki, niższe ceny i szybsze terminy i mam nadzieję z tego skorzystać. Tak, jestem ciekawy, zresztą sam projekt bulwarów jest tylko jednym elementem i to chyba wcale nie najważniejszym całej rewitalizacji, bo podstawą jest rewitalizacja tak zwana społeczna, czyli wymiana tej ludności, która mieszka na Śródmieściu. Oczywiście nie można generalizować, że wszyscy są źli, ale część tej społeczności po prostu powinna zmienić miejsce zamieszkania. To jest proces stopniowy, to się nie zdarzy ani w rok, ani w dwa, tylko to są tak naprawdę procesy rozłożone na kilka, bądź też kilkanaście lat i my to stopniowo będziemy realizować, już nawet realizujemy. Natomiast bulwary są, tak jak powiedziałem, jednym z projektów wcale najważniejszym. Obok tego jest cały projekt przygotowany w referacie rewitalizacji, projekt dotyczący renowacji starego rynku, zagospodarowania uliczek wokół starego rynku. On ma taką nazwę Kuwiśle i w ramach tego projektu w połączeniu z bulwarami mam nadzieję uzyskamy bardzo duży efekt nie tylko takiego porządkowania przestrzeni publicznej, ale stworzenia miejsc dla mieszkańców, aby mogli na te bulwary przychodzić, bo dzisiaj tak naprawdę życie kończy się na ulicy Piekarskiej, no może na ulicy Cyganka, a dalej już nikt nie chodzi. Nawet jak organizujemy różne imprezy, to słyszymy takie głosy, że znowu gdzieś tam na bulwarach coś próbuje się robić, że jest niebezpiecznie. Mam nadzieję, że w wyniku tej inwestycji, tych w ogóle inwestycji rewitalizacyjnych, to będzie to niestety dla tych osób mieszkających tam dzisiaj konieczność przeprowadzenia się, a pozytywnie dla mieszkańców będziemy w końcu mogli korzystać z tych pięknych walorów położenia Włocławka.